zbrodnia i kara. Odwieczna walka o sprawiedliwość. Nie zawsze spełniona, gdyż zdarzają się zbrodnie bezkarne, które mimo wszystko chcemy ścigać. Ślemy wtedy list gończy. I nie tylko za sprawcą. Czasem, żeby zrozumieć motyw jej popełnienia. Dlaczego? Ukrył zwłoki, gdzieś zakopał. Czy rozpuścił? Kazia nie ma i pewnie nie wróci. Tu jest cały szereg zagadek. Kazimierz Kosecki zaginął 10 lat temu. Miał 55 lat. I choć do dziś nie odnaleziono ciała taksówkarza, to nie przeszkodziło w wydaniu najwyższego wyroku za morderstwo. Dramat rodziny Koseckich zaczął się od podejrzanego telefonu. Do domu taksówkarza zadzwonił tajemniczy mężczyzna. Powiedział, że jest detektywem. Chciał zamówić daleki kurs do miejscowości położonej prawie 300 kilometrów od Warszawy. Ten człowiek mnie obudził o 7 rano. Byłam wściekła, bo tego dnia miałam później jechać do pracy. Chciał rozmawiać z mężem. Męża już w domu nie było. I on mi podał swoją komórkę. Kazimierz Kosecki o godzinie 7 rano był jak zwykle w pracy. Klientom nigdy nie podawał domowego telefonu. Dlatego ten poranny wzbudził podejrzenia jego i jego żony. Mąż go zapytał, jak się z nim skontaktował, skąd miał numer telefonu. Powiedział, że jakiś wspólny znajomy podał mu ten numer. To było zmyślone, nie była prawda. Zawód taksówkarza to bardzo niebezpieczna profesja. Kierowca nigdy nie wie, kto wsiądzie do jego auta. O intuicji jest ciężko powiedzieć, można zawsze się pomylić. Także tutaj my staramy się, ale nigdy nie przewidzimy, kogo wieziemy. Zastanawiał się, jechać, nie jechać, taki dziwny ten telefon. Kazimierz Kosecki był elektrykiem. Taksówką jeździł dopiero trzeci sezon. Kazio był kilka lat na kontrakcie w Turcji. I wracając z tego kontraktu, długi czas szukał pracy, dłuższy czas, i nie mógł znaleźć tej pracy. A mój mąż wtedy jeździł na taksówce, no i mówi: Kaziu, masz samochód, postaw go na chwilę na taksówkę, zanim znajdziesz pracę, bo jeździsz troszeczkę na taksówce i w międzyczasie poszukasz sobie pracy. No i Kazio się zastanowił, mówi: wiesz co, może dobrze, może i tak, może masz rację. Do naszej korporacji przyjmowaliśmy kierowców z dobrymi autami. Kolega Kazik jeździł samochodem marki Opel. Kazio był takim pedantem, że ten samochód u niego błyszczał. Błyszczał i pachniał. Kazimierz traktował pracę tak jak wszystko w życiu, sumiennie i odpowiedzialnie. Zdecydował się wziąć ten kurs. Przed wyjazdem rozłożył nawet mapę, pokazał mi, dokąd ma jechać. On się bardzo bił z myślami, czy wziąć ten kurs. On się z żoną konsultował, on się naradzał, on był rozbity, on nie wiedział, co on powinien zrobić. I zdecydował się na tę jazdę, a ja go nie zatrzymywałam. Nie czułam żadnego niebezpieczeństwa, niepokoju. Kazimierz Kosecki zgodził się pojechać z mężczyzną, który dzwonił na zastrzeżony telefon domowy. Telefon, którego numeru nikomu obcemu nie podawał. A był to czas częstych napadów na taksówkarzy. Był piątek, 18 października 2002 roku. Rano wstało 2:00. Obudziłam się też, więc przyniósł mi kawę do sypialni. Wypiliśmy jeszcze razem kawę. I przed 3:00 wyjechał.
przypominałam mu tylko o tym, żeby zadzwonił. Zresztą dzwonił, budził mnie telefonicznie codziennie do pracy. W umówionym miejscu czekał na taksówkarza tajemniczy klient. Jak później ustaliła policja, to Zbigniew Bednarz, policjant, dzielnicowy z warszawskiego Mokotowa, który pełnił służbę już od kilku lat. Zbyszek po maturze zdecydował, że pójdzie do policji. Próbował tu w Nisku, ale nie było wolnych przyjęć. No i spróbował w Warszawie. I tam się dostał. No i tam został, tam mieszkał i tam się już uczył. Zbigniew do taksówki wsiada razem ze swoim młodszym bratem Pawłem. Choć taksówkarz spodziewał się tylko jednej osoby. Kilka godzin wcześniej Zbigniew przywiózł brata ze szkolnego internatu w Biłgoraju. 19-letni Paweł nie zna jeszcze planów Zbyszka. Nie wie po co i dokąd mają jechać. Umówił się z Kazimierzem Koseckim na konkretny kurs na godzinę 3 w nocy. I od tej pory, o godzinie 3 w nocy z Iwicznej, zaczyna się całe to zdarzenie. Oto wersja zdarzenia przyjęta przez policję, prokuraturę i sąd. Wsiadają do taksówki. Młodszy brat Paweł obok kierowcy. Zbigniew na tylnym siedzeniu. Mężczyźni jadą w kierunku Ożarowa Świętokrzyskiego. Czekałam na telefon, nie obudziłam się o właściwej godzinie. Obudziłam się później. Spojrzałam na zegarek i byłam wściekła. No jak to, nie zadzwonił. Zdarzyło się to pierwszy raz. Młodszy brat Paweł prosi taksówkarza, żeby się zatrzymał. Kosecki zjeżdża na pobocze. Paweł odchodzi na stronę. Kazimierz Kosecki przyjaźnie zagaduje Zbigniewa. Po chwili Zbigniew wysiada. Wyjmuje broń. Odbezpiecza. Pada. Pierwszy strzał, drugi. Nie zdążył zadzwonić do żony. Żona do nas zadzwoniła o godzinie 8 rano i powiedziała, że Kazio zaginął. Ja po prostu nie chciałam uwierzyć. Ja mówię, co ty mówisz? Jak to zaginął? Tak, bo on codziennie ją budził. Codziennie wyjeżdżał do pracy i o 6 był telefon, żeby wstała. Zadzwoniłam do córki i zaczęłyśmy dzwonić po szpitalach, pytając o męża albo o człowieka NN. Przerażony Paweł nie może uwierzyć. Dlaczego? Niepokój coraz większy. Zięć zaczął się zastanawiać. Mówi, chwileczkę, uspokójcie się. Co wiemy o człowieku, z którym mąż pojechał? I wtedy przypomniałam sobie, że przecież mam w domu zapisany jego telefon komórkowy. Wówczas podjęłyśmy decyzję, że trzeba natychmiast zgłosić zaginięcie męża na policji. Wszyscy koledzy dostali informację przez radio, żeby zacząć szukać. W czasie, gdy rodzina, znajomi i policja szukają Kazimierza Koseckiego, młodszy z braci Paweł jest już w internacie. Zbigniew pojechał do rodziców, mieszkających koło Krzeszowa. Mija 3 dzień od tajemniczego zniknięcia taksówkarza. Na posterunek policji w Krzeszowie, gdzie na stałe zameldowany jest Zbigniew, przychodzi faks z Warszawy, w którym proszono o sprawdzenie numeru telefonu, który dzwonił wcześniej do taksówkarza, który wówczas był osobą poszukiwaną. To był telefon służbowy Zbigniewa Bednarza. Ten sam tajemniczy numer, z którego zamówiono kurs u Kazimierza Koseckiego. Gdzieś około 14 telefon i proszono Zbigniewa. I podał mi ten pan z policji numer telefonu komórkowego. I pytał się, czy ja ten numer znam. Ja mówię, że to jest numer mojego syna. I dlatego Zbigniew Bednarz został wezwany na posterunek w Krzeszowie.
Moją w ogóle uwagę zwróciło to i zastanowiło, dlaczego wchodząc do jednostki policji, a więc do instytucji, której jest przecież też również reprezentantem, nie przedstawia się, nie mówi, że jest policjantem, tylko stara się w pewien sposób to ukryć. Stwierdził, że będzie miał postępowanie dyscyplinarne za utratę telefonu, który został mu skradziony, a tego nie zgłosił. Zobligował się do tego, że pojedzie w dniu następnym do Warszawy, zgłosi zaginięcie, czy tam kradzież telefonu służbowego. Wsiadł w samochód wieczorem, gdzieś może koło 9:00, jeszcze jakąś kolację zjadł, wziął kanapkę i pojechał. Wzdłuż tej samej trasy, którą wracał do Warszawy Zbigniew Bednarz, już czwarty dzień trwają poszukiwania Kazimierza Koseckiego. Córka wynajęła helikopter i całą grupą, kilka samochodów. Pojechaliśmy tam. Po drodze, przeszukując lasy, tyralierą szliśmy, spotykaliśmy się na duktach i po prostu szukaliśmy jakiegoś śladu samochodu, może jakiejś części ubrania. Śledczy podejrzewają Zbigniewa Bednarza o udział w zaginięciu taksówkarza. Policjant zabił taksówkarza, no tak się mówiło. Najpierw zatrzymano Zbyszka po miesiącu. Dostałam informację z Biłgoraja, że Paweł został zatrzymany. Aresztowany Zbigniew twierdzi, że nie ma nic wspólnego z zabójstwem, jednak wskazuje miejsce ukrycia taksówki. Policja odnajduje zakrwawiony sweter należący do Kazimierza Koseckiego. W samym samochodzie odnaleziono również ślady krwi. Były to ślady rozbryzgi krwi, które zostały potwierdzone jako pochodzące od Kazimierza Koseckiego. Na terenie posesji Zbigniewa Bednarza w garażu odnaleziono reling pochodzący z samochodu Kazimierza Koseckiego. Ponadto znaleziono na terenie posesji znacznej ilości amunicji i broń, którą Zbigniew Bednarz przechowywał nielegalnie. To nie była jednak broń, z której ostatnio strzelano. Sprawdzono też służbowy pistolet Zbigniewa. Brakowało w nim dwóch naboi, ale świeżych śladów użycia broni nie było. Główny dowód wskazujący na dokonanie zabójstwa to jest sweter, który został odnaleziony w okolicy Kozienic. Był w znacznej ilości wysycony krwią. Badania nie pozostawiły wątpliwości, że jest to krew Kazimierza Koseckiego. Policja przypuszcza, że taksówkarz nie żyje, ale największą zagadką w tym zdarzeniu jest nieodnalezienie ciała taksówkarza. Niewiarygodnym wydaje się też sam motyw morderstwa. Zabicie dla kilkuletniego Opla Vectry. Przecież łatwiej ukraść takie auto z parkingu. Dla mnie jest niepojęte, żeby zamordować człowieka dla kawałka blachy, przepraszam, dla samochodu. Opierając się na przedstawionej przez nas sądowej wersji zajść, postawiono zarzut zabójstwa obu braciom, Zbigniewowi i Pawłowi Bednarzom. Areszt tymczasowy w przypadku panów Bednarzy obu trwa ponad 10 lat, no prawie 10 lat. Samo postępowanie w prokuraturze trwało 1,5 roku. Zakończyło się aktem oskarżenia złożonym w czerwcu 2004 roku. W 2005 roku zapadł pierwszy wyrok skazujący. I chociaż składane przez braci zeznania wielokrotnie były zmieniane, to wyroki do dziś pozostają te same. Dla Zbigniewa dożywocie, dla Pawła za współudział 15 lat więzienia. Proces był poszlakowy, gdyż nie znaleziono bezpośrednich dowodów obciążających braci. Ja uważam, że mój brat został wrobiony. Nie znaleziono tam żadnych biologicznych śladów na miejscu zdarzenia, no ani w samochodzie, ani przy tym swetrze. Nie ma nigdzie, ani w Oplu Vectrze, czyli tym Oplu, który został skradziony Kazimierzowi Koseckiemu, ani w Passacie, należącym do mojego brata Zbigniewa, nie ma nigdzie śladów zapachowych Pawła Bednarza. Na
każdej odzieży zabezpieczonej i od Zbigniewa, i od Pawła, a były to i bluzy, i koszule, i kurtki, i spodnie, i buty, nigdzie nie znaleziono osmalin powystrzałowych. A jak wskazywali jednoznacznie biegli na rozprawie, takie prochy i mikroślady po użyciu broni palnej rozchodzą się na odległość 5 metrów dookoła. Zbigniew Bednarz nigdy nie przyznał się do popełnienia zabójstwa, ani do tego, że widział nawet zabójstwo, bądź ciało Kazimierza Koseckiego. Paweł Bednarz natomiast wprost wyjaśnił, że widział takie zdarzenie, widział zabójstwo oraz pomagał w ukryciu zwłok. Oczywiście należy zaznaczyć tutaj, podkreślić, że Paweł Bednarz przedstawił kilka wersji tego zdarzenia, po czym wszystkie odwołał i zaprzeczył, aby brał jakikolwiek udział w zdarzeniu. Mimo nieprzyznania się braci do winy, sąd ich skazał. Sędzia, wydając wyrok, uwzględnił wydarzenia, które mogły świadczyć o tym, iż Zbigniew Bednarz przygotowywał się do kradzieży auta już rok wcześniej. Zbigniew Bednarz zakupił Opla Vectrę na szrocie. Był to rozbity samochód, który zarejestrował na swoje nazwisko, otrzymał tablice rejestracyjne, naklejkę. Samochodu tego jednak nie użytkował, porzucił go. Dzielnicowy Zbigniew Bednarz zaczął spisywać w swoim notatniku informacje o samochodach marki Opel Vectra. Na ostatnim miejscu tej listy było auto Kazimierza Koseckiego. Z innych przygotowań, jakie Zbigniew Bednarz czynił, żeby wejść w posiadanie tego samochodu, był na przykład zakup szyby, którą kupił prawie 2 tygodnie bądź 3 przed zdarzeniem. Szyba, która podczas napadu została rozbita. Wydaje się to jednak niewiarygodne, by policjant zostawił tak oczywiste ślady wskazujące na swoją winę. Tutaj jest cały szereg zagadek. No, jest to chyba być może pierwsza sprawa, którą ja sobie przypominam, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, kiedy skazano 2 braci za zabójstwo w momencie, kiedy w ogóle zwłok nie odnaleziono. Ale na pewno to oni zrobili. Trudno jest wytrzymać wiele godzin na sali sądowej podczas kilkudziesięciu rozpraw, siedzieć naprzeciwko nich. Miny tych 2 mężczyzn siedzących na ławie oskarżonych, to było niesamowite. Im nawet powieka nie drgnęła. Bliscy skazanych nigdy nie pogodzili się z sądową wersją wydarzeń. W końcu nie ma bezpośrednich dowodów winy. Pozwala to rodzinie skazanych i ich obrońcom wierzyć w inną wersję zdarzeń. Zbigniew Bednarz wyjaśniał, że osobą, która mogła ewentualnie dopuścić się zabójstwa, był Stefan. Zbigniew ponoć poznał Stefana na warszawskiej Pradze. Tam omawiali plan kradzieży samochodu Kazimierza Koseckiego. Zlecił kradzież, a w kolejnej wersji jego wyjaśnień w zasadzie rozbój temu mężczyźnie o imieniu Stefan, w wyniku którego miał zostać skradziony samochód należący do taksówkarza. Tym tropem tego samochodu chyba należałoby pójść, bo chyba tam to, że tak powiem, to zło się rozgrywało. Nie wierzę w żadnego Stefana. Żadnego Stefana tam nie było. Jestem tego pewna. Jeśli Stefan byłby postacią prawdziwą, to jaką rolę w tej historii odegrał 19-letni Paweł? A może go tam w ogóle nie było? Te dni felernych wydarzeń, kiedy zaginął Kazimierz Kosecki, Paweł na 100% był w internacie. Potwierdzają to wszystkie dzienniki, dokumentacje internackie. Potwierdziło to 7 wychowawców z internatu. Potwierdził to współlokator Pawła, który mieszkał z Pawłem w internacie. Jeżeli chodzi o pana Pawła, no cóż, no on się rzeczywiście przyznał. Przyznał się, no natomiast on później wszystko odwołał, powiedział, że on był bity, że wymuszano na nim przyznanie się. Wedle opinii biegłych psychiatrów, no Paweł Bednarz jest osobą na pograniczu upośledzenia umysłowego. Założenie było takie, że sprawców było 2. Pojawił się jeden człowiek, z którym, jak się okazało, można zrobić wiele. On się po prostu bardzo bał.
i opowiadał to, co oni chcieli. Oni go szantażowali. Oni mówili, że jeśli on będzie potwierdzał to, co oni mu mówią, to zmniejszy karę bratu, a jemu nic nie będzie, bo on nic nie zrobił. A ta przetargowa prokuratura miała polegać na tym, że jeżeli starszy brat Zbigniew da mu więcej informacji na temat tej całej sprawy, to tego Pawła zwolni. Dożywocie dla Zbigniewa, 15 lat dla Pawła. Te wyroki wciąż nie są prawomocne. Obrońcy złożyli kolejną apelację, której termin nie jest znany. Bracia Bednarzowie odsiedzieli już 10 lat. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, w jaki sposób zabójstwo to wyglądało, w jaki sposób zostało dokonane. I jedynym dowodem, który na to no jakby rozjaśnia ten cały mrok panujący nad tym zabójstwem, są wyjaśnienia Pawła Bednarza. Nawet na podstawie jednego dowodu, w tym przypadku w sumie na pomówienia, można oprzeć wyrok wskazujący. Świadków zabójstwa nie odnaleziono. Pewnie ich nie było. A o tym, co się stało z ciałem, wiedzą tylko zabójcy. Oni nie chcą powiedzieć, bo liczą do końca na to, ponieważ sprawy trwają nadal, że nie ma ciała, nie ma zbrodni. A to przecież nie tak. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim albo się odnalazł, albo ciało, żeby się odnalazło, żebyśmy mogli iść na mogiłę jego i złożyć mu kwiaty. Kazimierz zostawił po sobie same dobre wspomnienia. Miłości, życzliwości i przyzwoitości, o którą w dzisiejszej codzienności jest tak naprawdę najtrudniej. Kazio, idąc rano do pracy, szedł na tą działkę, zrywał owoce, zrywał warzywa, kwiaty, przynosił nam pod drzwi i po prostu kładł na korytarzu pod drzwiami. Jak wychodziłam do pracy, otwierałam drzwi, właziłam prosto w te jego prezenty. On nie pukał, on nie dzwonił, on po prostu zostawiał to pod drzwiami. Po 10 latach nikt już chyba nie wierzy w to, że Kazimierz Kosecki żyje, ale jest szansa, że prawda o jego zniknięciu zostanie odkryta. To byłoby bardzo dobrze, gdyby ta grupa, no ja to mówię w skrócie, archiwum Mix, zajęła się jeszcze raz tą sprawą, żeby przyjrzała się dowodom, a może znaleźć jakiś inny wątek. Każdy proces poszlakowy, ten również, niesie w swoim rozstrzygnięciu niepewność, możliwość skrzywdzenia ludzi. Nasz dzisiejszy list gończy. Wysyłamy w sprawie dowodów zbrodni. Zbrodni na taksówkarzu, którego ciała do dzisiaj nie można odnaleźć. Z zazdrością patrzę na starszych ludzi, którzy idą we dwójkę, trzymając się za ręce. Myśmy też tak chodzili, a teraz już nie ma z kim.